Nie widziałam Joachima już od 2 miesięcy. Podobno wysłali go na front wschodni. Nie wiem. Nim zaczęło opadać jesienne liście, stało się jasne, bo widoczne, że jestem w ciąży. Nie możesz wiedzieć, co to znaczy ciąży. Ciąża na wsi, a do tego bez posagu, bez domu, bez męża. Ojciec prawie wcale ze mną nie rozmawiał. Nie bili, nie popychali, nie wydawali poleceń. Jakby się mną brzydzili. Stałam się krowim plackiem, trzeba obejść, nie odepchnąć. Pewnego wieczora ojciec wrócił od grybów pijany i na tyle źli, żeby nie zwalić się od razu na ziemię. Tak wściekli, że oczy mieli czerwono-sine, z plamką pustki w środku. Wypisz wymaruj, a ośle prącia w twarzy mu ślepiły. Trymaj się dobra, rzucili ojciec moim braciom. Janek i Witek wzięli mnie pod ramiona. Trzymali mnie mocno, a ojciec podeszli i splunęli w twarz. Potem zamachnęli się, żeby uderzyć. Ojciec umieli bić. Warga spuchła. Ulało się krwi jak z pełnego kubka. Nikt nic nie powiedział. Potem ojciec wzięli widły i z widłami podeszli. Zdali ze mnie kaftan, odsłaniając ciało. Ciało blade i wtedy wychudzone z zaczynem brzucha. Pyta, czy i was trup zapytali. Próbowałam przywołać obraz Joachima, żeby mnie chronił. Święty Joachim odsłonił z królowego stołu, uratuj mnie. Święty Joachimie, od pobitych ziem wspomóż mnie. Święty Joachimie, walczący z niedźwiedziami i rozbłyskującymi czerwono gwiazdami, mnie swoim płaszczem, a wrogów moich ukaż. Pyta, czy i was trup, powtórzyli ojciec. Złości chciałam odpowiedzieć twój. Powstrzymał mnie strach, a odpowiedź zaskoczyła wszystkich, od ojca, przez braci, po mnie samą. Karacka, powiedziałam. Mogłam powiedzieć prawdę. Albo skłamać. Mogłam obciążyć swoim brzuchem tylu mężczyzn. Chociaż brzuch nieodwołalnie obciążał tylko mnie. Mogłam skazać tych mniej lub bardziej nieprawdopodobnych. A wybrałam niszę. Wybrałam właśnie jego, bo nikt by mi w to nie uwierzył.